on my one night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon and I'm up all night howling at you. Tables are turned. Witamy serdecznie wszystkich hodowców w Polsce. Witam wszystkich. Krzysztof Szkolny, a my hodowcy mamy możliwość odwiedzania różnych hodowli i pokazywania wam ciekawostek, ale przede wszystkim tego, jak hodowcy spełniają swoje marzenia. Krzysztof Szkolny to przede wszystkim hodowca, który w roku 2021 miał najlepszego gołębia Polski kategorii A, czyli sprintu, czyli słynny gołąb o imieniu Lewandowski, zaprezentujemy go dzisiaj. Ale przede wszystkim Krzysiek, ty odbierałeś na wystawie ogólnopolskiej nagrody za rok 2020, za zeszły rok odbierałeś nagrody za rok 2021. I co jeszcze zaznaczę na początek filmu, dzisiejsza wizyta u Krzysztofa Szkolnego jest związana z tym, co mówiliśmy. Będziemy hodowcy chcieli zrobić aukcję 10 gołębi, na którą oczywiście zapraszamy, od wtorku najbliższego. A co druga istotna kwestia, z Krzyśkiem dogadałem się, że damy jednego gołębia do rozlosowania dla hodowcy, który zrobi zakupy do końca marca na produkty firmy Goldberg. Czyli co kupicie, czy to będzie jeden produkt, czy to będzie karma, czy to będą produkty jakiekolwiek zakupione z firmy Goldberg. Każda jedna osoba do końca marca bierze udział w tej zabawie, gdzie do wygrania jest jeden gołąb z twojej hodowli na sezon 2022. Krzysiek. Bardzo fajny gołąb. Dokładnie. Przede wszystkim najważniejsza informacja, jak sezon 2022. A, 22? A, to, słuchaj, tego ci nie powiem, bo nie jestem jasnowidzem, ale 21, no bardzo dobry sezon, słuchaj, powiem tak, no sezon był bardzo udany. Takim najlepszym wynikiem, który osiągnąłem, to był trzeci przodownik Polski w kategorii A. Mogło być dużo lepiej, wiadomo z jakich względów, bo te pierwsze dwa loty nam się nie liczyły do niczego. A gołębie jednak zrobiły robotę, no ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tamtego sezonu, także ta praca jednak widać, że idzie w dobrą stronę, no i tyle, co będziemy dalej walczyć, tak jak w nowym oddziale też powiem, bo też... Dzierżoniów, u pana Ryszarda Pawłowskiego, także, wybitnego hodowcy na skalę Polski. Także cieszę się bardzo, że będę mógł się zmierzyć na przykład z kolegą Ryśkiem, który jest naprawdę wybitną osobą, jeśli chodzi o gołębiarkę w Polsce, moim zdaniem jeden z najlepszych hodowców w Polsce, czołówka przez wiele lat, także cieszę się bardzo, że ogólnie będę mógł tam lotować i ogólnie, że jestem w tym oddziale, bo oddział jest bardzo fajny, fajni ludzie, no i tylko się cieszyć, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, także pomału do przodu, tak bym powiedział. Za nami hodowcy w oddali, tam gdzie widzicie, tam z tyłu, nowa inwestycja Krzysztofa Szkolnego, do której zaraz przejdziemy, to jest ten gołębnik, gołębnik rozpłodowy, o którym mówiłem, że to jest to spełnienie marzeń. Sam przerabiałem swój gołębnik, wiem ile czasu kosztuje to, ile przerabianie i tak dalej. I Krzysiek, naprawdę wielkie gratulacje. Ale hodowcy, nie gadajmy, tylko idźmy do tego gołębnika, pokażmy po prostu co ciekawego tam jest. Tu znajdujemy się na, powiedzmy, na tym nowym breeding loft. Nowym breeding loft, na tym moim zaciszu, że tak powiem, nie? Tutaj jest pomieszczenie w centralnej części gołębnika, które jest takim moim miejscem, gdzie znajduje się wszystko, co jest mi potrzebne do prowadzenia hodowli. Także w domu już nie muszę wszystkiego trzymać, tylko po prostu wszystko będzie tutaj i tutaj będzie można mnie znaleźć, że tak powiem, po pracy u gołębi, o tego bym powiedział. Krzysiek, ty spełniasz swoje marzenia. To jest chyba najważniejsze wśród hodowców, żeby osiągać sukcesy, mieć gołębie olimpijskie i spełniać swoje marzenia, a taki gołębnik to jest w sumie naprawdę odkrycie swojego kolejnego jakiegoś tam pomysłu. Powiedz mi, co tam kierowało, żeby zbudować taki gołębnik? Bo akurat powiem ci, że spotykam się z wieloma hodowcami, ale takiego pomysłu jeszcze nikt nie robił. Znaczy powiem ci, wiesz co, gdzieś tam podpatrzyłem parę rzeczy na zachodzie, że tak powiem, ale ogólnie sam myślałem przez tam ostatnie, powiedzmy te 3 czy 4 lata, jak już postanowiłem, że jednak zajmiemy się hodowlą profesjonalnie, no to gdzieś musiał powstać ten gołębnik, nie? A mój stary gołębnik rozpłodowy też był robiony na takiej prędce, gdzie jeszcze prowadziłem wtedy działalność gospodarczą w Anglii i nie było czasu, że tak powiem, żeby po prostu zająć się na poważnie tym i zrobić to tak, jak ma to być, nie? Także od ostatnich 2 lat mocno postanowiłem, że jednak powstanie ten gołębnik i powstanie to miejsce, gdzie mogę sobie posiedzieć spokojnie i pomyśleć o ptakach i tak dalej, zająć się na poważnie już tą hodowlą. I tak po prostu ten gołębnik, no. Jesteś, planowałem to. W Polsce jesteś rozpoznawalny z marką Goldberg, czyli marką, która no bardzo szybko uznaje tą
wartość u hodowców, bo dużo osób przekonało się w pierwszym sezonie, wracają, dzwonią i faktycznie firma Goldberg rośnie na takiego faworyta w Polsce jakości produktów. Krzysiek, co w sezonie rozpłodowym? Bo my tu przygotowaliśmy teraz do filmu kilka produktów, a dlaczego, od razu zapytam, te produkty i w jaki sposób ty je stosujesz u siebie? Znaczy, jakie produkty i tak dalej stosuję? No powiem tak, no jest kilka produktów, które ogólnie stosuję całorocznie w hodowli, żeby hodowla i gołębie ogólnie wyglądały dobrze i dobrze się rozwijały i dobrze przezimowały i tak dalej, bo każdy wie, że jednak nie tylko chodzi o gołębie rozpłodowe, gdzie ja, u mnie głównie gołębie rozpłodowe to jest takie, to są gołębie, na których się najbardziej skupiam, że tak powiem, no bo to jest ta przyszłość gołębnika i przyszłość wszystkiego. I tu jest to skupienie największe, aczkolwiek trzeba dbać o wszystkie gołębie i jeśli chodzi o lotowe gołębie i tak dalej, to prowadzenie w okresie spoczynku, w sensie już po lotach i tak dalej, no to jest kilka produktów takie, które używam całorocznie, że tak powiem, nie? No to jest oregano, jest entero, jest herba plus zakwaszacz, którego tutaj nie mam, czyli Coli Light plus, no i bioherb. Ale jeśli chodzi o strykt, no i Vital Drops, że tak powiem, nie? No to są takie podstawowe produkty całoroczne, nie? Czyli teraz tak, jak widzę od góry jest Power 10 Oil, to jest olej no dla gołębi teraz do rozpłodu. No, to jest taki typowo lotowy produkt, aczkolwiek ja używam go dużo w rozpłodzie, no bo tu mamy wszystkie tłuszcze i tak dalej, bo to jakby nie było, no jest jednak tych 10, tam 11 olej plus lecytyna. No to jest bardzo pomocne przy karmieniu gołębi. Ogólnie chodzi o to, żeby jeśli chodzi, my patrzymy na ten rozpłód, no trzeba podać gołębiom takie produkty, takie suplementy gołębiom rozpłodowym, no żeby wychować te 2-3 lęgi i żeby te młode po prostu były witalne i żeby to były gołębie, kawał gołębia, a nie jakieś zdechlaki. Nie? Także gołębie jednak rozpłodowe muszą dostać to, co potrzeba. Ja bardzo dużo używam gypsolu, jeśli chodzi o elektrolity. No to czyli jest to jest po prostu elektrolit? Taki przykład, coś jak toliamin fort czy belgasol? Nie, no to już masz aminokwasy jeszcze i tak dalej. Tu nie ma aminokwasów, ale tutaj jest typowy elektrolit. To można do belgasolu można porównać, o tak bym powiedział. O tym. No, taki ma nawet gdzieś tam kolor. Tak? No także no, jest bardzo, bardzo dobry. No, bardzo dobrej jakości elektrolit, to tyle mogę powiedzieć. Do tego używam, jeśli chodzi o karmę, no tak jak wspomniałem, tu Power Ten Oil i Protegis, czyli te drożdże piwne z kiełkami pszenicy. Mogę tak dodać tylko hodowcy za kamery, że Proti jest to jest tylko jeden z dwóch produktów dostępnych w ogóle na rynku jako najlepsze drożdże piwne, bo jeszcze tak. Jest coś takie jak drożdże BMT, to są tylko dwa najlepsze drożdże piwne na rynku i szczerze mówiąc nawet Piotrek Buga ile razy czy wielu hodowców stosuje tylko właśnie albo Proti jest albo BMT. Nie cieszy się bardzo dużym powodzeniem jeśli chodzi o hodowlę tutaj w Polsce, ale tylko, nie tylko, bo za granicą również. Nie? Jak mogę z ciekawości powiedzieć, że też bardzo mocno już wchodzimy pomału też na Chiny. I ogólnie na rynki amerykańskie i tak dalej, także znaczy mocno się rozrastamy. Wydaje mi się, że za 2 lata to będzie naprawdę solidna firma, jeśli chodzi o produkty i suplementację na rynku. I tu muszę z góry podziękować moim powiedzmy współpracownikom, moim agentom, bo naprawdę mam fangi super agenta, także hodowcy, którzy mają jakieś zapytania, jeśli chodzi o produkty Goldberga, nie muszą do mnie dzwonić, mogą też bezpośrednio tutaj do mojej agentki w Jane Mitchell w Anglii. Także naprawdę ona super działa i cieszę się z tej współpracy. No i nie tylko, mamy tutaj jeszcze współpracujemy, do których nie będę na razie mówił, bo będzie może o tym materiał jakiś większy, ale dokładnie. Ogólnie rozwijamy się mocno i idziemy w bardzo dobrym kierunku. Krzysiek, wracając jeszcze do rozpłodu. To nie tylko, nie? Bo to wiesz, jeśli chodzi o ten, to jeszcze mamy karmę, to musiałbyś tu podejść, bo ja mam tutaj ten. To już hodowcy pójdziemy z drugiej strony, bo. Na zapleczu, także tutaj mam sobie jeszcze pomieszam, tak. I tu masz. Bo to jest ta karma, którą teraz obecnie stosujesz. Znaczy tu jest ogólnie, bo to jest typowo lotowa karma, czyli ta typowa energia, czyli zielona faza. Ja tej karmy dosypuję, tak ona wygląda i jej dosypuję jakieś 20-30% do karmy rozpłodowej, czyli do niebieskiej fazy. Mhm. I to są ogólnie tłuszcze, nie? Także tak. Czyli to jest ta karma energetyczna. To jest ta karma energetyczna lotowa stricte. No i tutaj też jest ta typowo nasza ta rozpłodowa, czyli to jest taka mieszanka białkowa drobnych nasion. Czemu drobnych nasion? Z tego względu, że gołębie nie lubią pobierać grubych nasion i to jest jakieś utrudnienie, jeśli chodzi o karmienie młodych gołębi dla gołębi rozpłodowych. Także ta karma jest kapitalna, jeśli chodzi o karmienie, no to gołębie wychodzą z tego bomby, że tak powiem. Nie? A to jest taka mieszanka, która była takim wprowadzeniem, czyli ta moja pomarańczowa faza była takim wprowadzeniem do parowania. No i tutaj mamy, to jest lekkostrawna mieszanka, aczkolwiek ta mieszanka też jest, tutaj są tłuszcze i białko, to jest lotowa mieszanka na środek tygodnia, ale jest super jeśli chodzi o gołębie
jeśli chodzi o zimę, także ja tą mieszankę też w zimę używam jakieś 20% w połączeniu z czerwoną fazą, jeśli chodzi o wszystkie gołębie i przygotowanie do parowania, no bo wiadomo, chodzi o to, żeby gołębie nie napadł jak świnie przez zimę, żeby nie były zapuszczone, tylko muszą być tak jakby w formie cały czas, cały rok, nie? Nie dlatego ta mieszanka, jeśli chodzi o fazę czerwoną i pomarańczową razem, można sobie tu z tego stworzyć taką typową super mieszankę spoczynkową na okres zimowy. Nie? I to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę wystarczą nam cztery worki, a mamy karmę i na loty, i do rozpłodu, i do odchowu młodych. I do pierzenia. I do pierzenia. Ja też używam ją do pierzenia, moje ptaki są wypierzone kapitalnie i to jest po prostu łączę w różnych proporcjach te cztery fazy i robię sobie mieszankę taką jak chcę, jeśli chodzi o pierzenie i tam mamy tłuszcze, białko, wszystko co chcemy. Jak możemy sobie, każdy hodowca może indywidualnie sobie dobrać jakąś proporcję i stworzyć sam swoją karmę, o tak bym powiedział. Nie? A jeśli chodzi o loty, no to wiadomo, no to jest najprostszy system jaki może być na rynku i ja to mi się wydaje, że opisałem to najprościej jak mogę, także hodowcy naprawdę tutaj, ci którzy lecą i w tamtym roku lecieli, robili kapitalne wyniki na skalę Polski na tej mieszance, na tych trzech fazach, tym powiedzmy tym takim w cudzysłowie czerwonym, pomarańczowym, zielonym świetle. Są bardzo zadowoleni, bo po prostu to jest prosty system i tutaj nie można się pomylić. Jeżeli ktoś jest w cudzysłowie, nie obrażając nikogo na tyle, nie posiada jakiejś tam wiedzy, no to jest prosty system. Dwa worki, przepraszam, jedna faza na dwa dni, druga faza na następne dwa dni i ostatnia faza zielona na koniec tygodnia. Także proste jak drut to jest. Nie? I bardzo zrozumiałe dla hodowców, także naprawdę hodowcy się cieszą z tego systemu. No i są efekty, naprawdę są efekty, bo przede wszystkim widać, mi się wydaje, też na wystawie, bo na naszym stoisku było wielu mistrzów Polski tegorocznych i zeszłorocznych, którzy z nami współpracują. Jak i również hodowcy, którzy aspirują do tego, by być mistrzami. Także też byli, naprawdę, ja jestem zadowolony z tej współpracy i hodowcy. Cieszy mnie też, że ci hodowcy, którzy ze mną współpracują, są zadowoleni i pracujemy na takiej stopie koleżeńskiej. No i to działa, tyle mogę powiedzieć. A przejdziemy hodowcy raz do gołębnika rozpłodowego. Krzysiek objaśni, co to jest za rozwiązanie, skąd taki pomysł i przede wszystkim, jaki ma to cel w twoim prowadzeniu gołębnika rozpłodowego. Okej, okay, no to zacznijmy od tej strony. Tutaj z tej strony znajdują się dwa przedziały i to samo mamy takie lustrzane odbicie po drugiej stronie. Tutaj w tym gębniku znajdują się dwa przedziały, tak jak wspomniałem. Czego to tak jest? No to ogólnie chodzi o to, że na przykład w tym przedziale znajduje się, można powiedzieć, jedna linia gołębi. Ogólnie tutaj są gołębie z linii Dirka van der Bucka, czyli z linii Kikna z domieszką Poymansa, czyli ta moja super rozpłodowa samica, jeśli chodzi o Beauty Harry. No i to tak wygląda, tu są jeszcze tylko trzy gołąbki z linii drugiego asa, ogólnie rodzeństwo drugiego asa Belgii, Sprint, czyli te szpaki od Robiego Wilmsa, gdyż te gołębie również się sprawdziły, czyli to jest taka typowa sprinterska drużyna gołębi pod kategorię GMP młodych. No i tak, to typowe jak to się mówi, szybkie króliki. Czyli typowo sprint. Tak, a tu z drugiej strony mamy taki troszeczkę dystans. Tutaj mamy dwoje dzieci złotego medalisty, Wojka Handerka, jeśli chodzi o Dakara. Jest moja najlepsza rozpłodowa samica, czyli białe złoto. No jest kilka gołębi ogólnie jej, i tutaj jest jej syn. Jest najlepsza lotniczka Holandii od Jana van der Pasza z 2017 roku. Także z gołębi z linii Harego. Także taki troszeczkę dystans, aczkolwiek tu są też te moja samica rozpłodowa i ten jej syn, drugi raz Polski. Ja tak powiem szczerze, z perspektywy jeszcze na konstrukcję, hodowcy, zobaczcie, na podłodze jest wyłożony panel podłogowy, jest to wszystko fajnie poobijane, jeżeli chodzi o zewnętrzne ściany, które zrobiłeś w tym gołębniku, są one zrobione z aluminium, przez firmę Wojlery Aluminiowe. Właśnie mówię, jest to bardzo konkretna firma, szczerze hodowcy, robią naprawdę super, super robotę. Oczywiście, znaczy robią to co chcesz, no ja chciałem tak, żeby robot zrobił, co mi zrobił, to wejścia są ogólnie z dwóch stron, żeby to było jakieś ułatwienie ogólnie do obsługi, do gołębnika i tak dalej. Także to tak to wygląda. No i też co ciekawostka jeszcze hodowcy, jeśli tak troszkę cofnę do tyłu w tym gołębniku, są zamontowane, tylko akurat nie widzę w którym miejscu, w tym miejscu jest zamontowany przycisk, że kiedy Krzysiek naciśnie, to załącza się czyszczenie boksów. Odbicie lustrzane automatycznie, tak samo tutaj. Klikamy guzik, drugi boks się czyści. Ja to hodowcy wyłączę. Krzysiek, powiem szczerze,
że chyba spełnienie marzeń. Znaczy, no wiesz, planowałem to jakiś czas, z drugiej strony powiem tak, no kiedyś w Belgii kazano mi buty ściągać przed wejściem do Bielnika, a teraz oni mogą ściągać buty w Polsce, także to tak. No i tutaj... Tutaj, tak w formie żartu oczywiście, nie? Ale tutaj, i tutaj mamy przy tym gojemniku, bo ten ogólnie ten cały obiekt jest taki wielofunkcyjny. Tutaj będzie gojemnik dla gołębi młodych, niezaciemnianych. Tu na całej ścianie, to jest jeszcze w trakcie budowy. Tam jest okno zostawione. Tu na całej ścianie będzie, będą boksy, tu będzie wylot na front z wolierą. No i co, siłka od kolegi Marka Czaski, jak to u mnie niezastąpiona, jeśli chodzi o gołębie lotowe, to tutaj będzie wysypany ten cały gołębie siłką. Tam widzę, od razu jest przygotowane takie korytko pod wyczyskę. Wyczyska, bo to taśma będzie gdzieś dotąd wyższy i tutaj będzie wszystko. Bo to wszystko leciało na hermesie będzie. Tak, no te, ogólnie te cele, które mam w tym starym gołębiku, i one będą przerzucone tutaj, nie? No tu jest wyjście ogólnie na tył gołębika, i tak to wygląda. No i przechodzimy do... Wentylacja, tak widzisz, no to może też hodowcy chcą... Wentylacja bardzo prosta, tu są wmontowane cztery kominy, plus na kalenicy nie ma taśmy. Jest oddzielony tutaj ścianą szczytową ten gołębik, żeby ten kurz i jakiekolwiek tam, powiedzmy, w cudzysłowie, bakterie nie przedostawały się do tamtych głębi. Aczkolwiek wiadomo, można to przenieść. Ale także... to takie, żeby zminimalizować to po prostu, nie? I tak dokładnie. Także tak to wygląda. Jak widzimy, gołębie są w parach. No właśnie, ty już połączyłeś parę gołębia. Znaczy od dwóch tygodni łączę gołębie te w pary, tutaj one są na nowym gołębiku, także one wiesz jak się zachowują, może to jest młyn. No tu mogę pokazać właśnie samiczkę, też jest na... To może nie gołębie tylko, ale moja 40-50, to jej młody właśnie jest na aukcji. To można pokazać, ona była liczona w 2019 roku w drużynie mojej do Mistrzostwa Polski. Kapitalna samica, można zobaczyć, 40-50 z 16 roku. Piękna samica i to jest również półsiostra mojego 29-29. Także ten młody, co jest na aukcji po niej, to jest kopia jej. Naprawdę fajny gołąbek, ona ma takie super zielone oczko też. Super samica w gospodzie. Także ona tu jest. Tutaj jest, mamy też tak z ciekawości, mogę pokazać. Jest to ojciec najszybszego gołębia w Anglii w 2019 roku, czyli UK Kitla. Jest to oryginalny gołąb Stefana Lambrechta, kapitalny samiec, również po nim mam dwa super samce na lotniku, znaczy na gołębiku lotowym, przepraszam, na rozpodowym w sumie też dwa samce są, także to jest kapitalny gołąb, że no jest tu dużo fajnych gołębi. Ogólnie jeśli chodzi tutaj o, tutaj mam też, mogę pokazać gołąbka, którego zabrałem mojemu koledze Dominikowi Falarskiemu. Jest to gołąb wychowany też z moich dwóch gołąbków. Tutaj można zobaczyć, 417-19 rok. Jest to piękny samczyk. Jest to po 40, po gołąbku, którego Dominikowi podarowałem na 40 urodziny. I tutaj siedzi też z drugiej strony jest jej siostra. I to są kapitalne gołębie. No, te gołębie zrobiły masę jedynek. Także i u Dominika, i u ludzi, którzy od niego robili gołębie. Także... u mnie tutaj również, także naprawdę są, i ogólnie to jest cała rodzina tej gołębi, nie? Takie, można powiedzieć, że to są dwa czy trzy rodzinki, w sensie tego Lambrechta, 40-50 mojej samicy, no i tych szpaków, ale tak ogólnie te wszystkie gołębie to są z jednej rodziny, tak bym powiedział, nie? Fajne zamykanie. Także możemy pokazać następną. Tu mogę pokazać, a może pokażę tą samicę, warto ją pokazać. Także się ucieszy mój kolega Andy z Irlandii, którego serdecznie pozdrawiam, bo za jego pośrednictwem byłem w stanie sprowadzić tą super samicę tutaj do mnie, do gojemnika. Także jest to oryginalna samiczka od Jana van de Pasza, która była najlepszą lotniczką Holandii w 2017 roku. Kapitalny gołąb, także balansie, właśnie ja, ja osobiście słyszałem o historii, że zakupiłeś jakiegoś unikatowego gołębia, to, czyli to jest ona. Znaczy wiesz co, czy zakupiłem, to nie zakupiłem, ten gołąb został mi podarowany, sobie, mój kolega dał za nią 60 tysięcy euro, nie? Także i takich właśnie kolegów, nie? Która ona jest u mnie tutaj, jest piękną samicą, ogólnie sprawa wygląda tak, że ta samiczka zostaje tutaj u mnie, bo ona była w pipie przez rok czasu, gdzie była parowana z Beskitlem, z Juniorem, z Danielem i tak dalej, z tymi lasami.
No ale potem przyjechała tutaj do mnie i na dzień dzisiejszy nam jest plan taki, że ona tu zostaje na rok i będzie parowana z moimi najlepszymi asami, czyli z New Electro, z Prince Electro, z 29-29, no i z Lewandowskim, czyli pierwszym asem Polski. I te gołębie, część tych gołębi trafi do Andiego. No i reszta zostanie u mnie, część na lotowym, część na rozpłodzie. I na koniec, jeżeli wszystko będzie ok, czyli ona będzie płodna do końca roku, bo ona też jest, no wiadomo, z 17 roku i trochę gołębi z niej już było wychowane. Jeżeli będzie wszystko ok, to ja tego gołębia po prostu od niego odkupuję. Nie? Krzysiek, chodź, idziemy do kolejnego gołębika, a tam pokażemy Lewandowskiego. Lewandowski to pierwszy gołąb polski, który został przez ciebie wyhodowany. Znaczy został przeze mnie wylotowany. A wyhodowany nie? Został przez Jana van de Pasza, bo jest to oryginalny gołąb z hodowli Jana van de Pasza. Nie wiem, czy go tutaj złapię akurat, bo jak wyleci na cele, to ten. I to jest hodowcy ten kolejny gołębnik. Ta sama historia, czyli po prostu mamy lewy boks i prawy, odbicie lustrzane tamtego gołębnika. I tutaj nic się nie zmienia, jest wszystko to samo. No tu jest rodzeństwo drugiego asa Polski. Ogólnie tu jest tylko rodzeństwo drugiego asa Polski i jego dzieci. Plus chyba 6 gołębi, które nabyłem w tym roku od Jana van de Pasza, czyli dwóch dzieci Jupitera, jego najlepszego rozwodowca, plus pół rodzeństwo do tej najlepszej lotniczki Holandii, gdyż pełnego rodzeństwa nie można już nabyć, bo matka tej samicy już nie płodzi u Jana. No i tak to wygląda. No i plus Lewandowski, tutaj mamy właśnie, siedzi Lewandowski i jego samica, te dwa niebieskie gołąbki. Ogólnie ta samica... Lewandowski jest ten drugi. Lewandowski jest ten drugi, ten samczyk, tak? Mhm. A ta samiczka, to jej siostra pełna, jest również na aukcji i to jest córka mojego 29-29, czyli piątego asa Polski, a matką jest jej pełna siostra i siostra z gniazda Lewandowskiego. Nie? To, czyli jeszcze raz, Lewandowski ojcem Lewandowskiego, czyli twojego najlepszego gołębia w Polsce kategorii sprintu, czyli kategorii A, bo on był w sprincie pierwszy w Polsce. Tak, tak. Czyli pierwszy gołąb Polski kategorii A, czyli Lewandowski, to jest ojcem jego, tego gołębia, kto jest? On jest syn Jupitera ogólnie, nie? Ale no i z gołębi ogólnie zmienili Jana van de Pasza i... Ale Lewandowski jest synem Jupitera? Nie, wnukiem. Wnukiem, no. Jupitera. Bo Jupiter to najlepszy gołąb rozpłodowy Jana van de Pasza. Tak. Czyli on jest z linii Jupitera i Olympic Hurricana z De Bruyne, nie? Bo ja, no nie wiem, czy hodowcy wiedzą, czy nie wiedzą, ale to mogę powiedzieć, że 50% gołębi Jana to się wywodzi właśnie ogólnie z Olympic Hurricana, z linii tego gołębia. I to są bardzo dobre gołębie, jeśli chodzi o Van Bruyne. Także tak to wygląda. No i ogólnie tu, tak jak mówię, no tu są tylko 4 rodziny gołębi. Głównie Lewandowski, w sensie Jan van de Pasz, jego rodzina, plus moja ta białe złoto, czyli matka drugiego, piątego, szóstego, ósmego, piętnastego lotnika Polski, czyli ta córka Elektro, no i jej dzieci. No i tutaj z drugiej strony mamy to samo. Tutaj są dzieci mojego 29-29, czyli piątego asa Polski. No to już mogę pokazać. I jego rodzeństwo. Widzę na jajkach. Mamy. To jest mój 29-29, był piątym asem Polski. Ogólnie ten gołąb to jest maszyna do robienia konkursów, ma nie wiem, ponad 20 parę konkursów w pierwszej 15. Kapitalny gołąb. Akurat tutaj przy tym gołębiu wiem, że to był chyba jeden z najdroższych gołębi, który ci składano propozycję z Chin. No tak, ale powiem szczerze, że no teraz jest inna propozycja, ale ja nigdy w życiu nie sprzedał swoich lotników, choćby nie wiem, za ile kto za nie płacił, bo to jest po prostu kwintesencja hodowania gołębi, jeżeli jesteś w stanie wyhodować takie lotniki. No naprawdę jestem naprawdę bardzo zadowolony, że udało mi się i to powiem szczerze, mam szczęście, bo to trzeba mieć trochę szczęścia, bo tam wiedza wiedzą, ale szczęście też trzeba mieć w gołębiarce. No i mogę powiedzieć, że naprawdę dużym szczęściem był zakup tej córki Elektro, to było duże szczęście. Przez przypadek znalazły się też u mnie gołębie Jana van de Pasza, w sensie Lewandowski był u mnie, się przez przypadek znalazł i został pierwszym asem Polski. I to mogę powiedzieć, że to ten sezon, co był, to był jego najsłabszy sezon, bo ten gołąb naprawdę jest maszyną do latania. No i a tutaj mamy drugi, to już był ósmym asem Polski, jest Pins Elektro. Też jest kapitalnym gołębiem i jego dzieci, tutaj jest jego syn. Syn to jest ten biały? Tak, to jest, wow. No, to jest syn jego. No i tam siedzi jeszcze jeden syn jego, też również takim tam bardzo białą. Także tu jest właśnie ten. To jest ojciec. Tak, ojciec. Z niego dzieci nie sprzedawałem dużo, na jednej chyba z aukcji u ciebie został kupiony przez
jednego hodowcę, który też ze mną współpracuje i zrobił kapitalny wynik. Przemek Mrugała, mojego syna. Kapitalnego syna. I mogę tylko powiedzieć ciekawości, to tak dla Przemka informacji, że brat tego, co on ma, jest tutaj też. Gdzie on jest chyba? A nie, siedzi chyba na boksie. Mogę nawet Przemkowi pokazać. No i tak to wygląda. Tutaj ten biały samcik tam, co gania tą samiczkę niebieską, to też jest córka mojego 29-29, a to właśnie wyleciała. A ten biały samcik, co ją gania tutaj, to jest gołąbek, którego dostałem od Czarka Kacperskiego. I próbowałem uchwycić, ale... Nie mogę się go? No, nie mogę uchwycić. Ale mówię ogólnie, to jest gołąbek, który jego matka była wychowana tutaj u mnie, jest wnuczką mojej tego białego złota, czyli tej córki Elektro. Ale co mogę powiedzieć ciekawości, jak to wyglądają, to siostra tego gołębia z 500-tki, któryś tam w tamtym roku mocnej 500-tki miała chyba pół godziny wyprzedzenia nad oddziałem u Czarka, nie? Także Czarek wygrał ten lot i tym gołębiem, nie? Czarek Kacperski. Tak, identycznej barwy gołąbek, także... A z drugiej strony tutaj są... ojcem tego gołębia ogólnie też jest Czarka Super Rozpłodowiec, oryginał od Henry Mentena, z jego najlepszej rozpłodowej samicy, także też równie fajnie te gołębie na siebie zagrały, widać. No i tak to wygląda, no, pokrótce, że tak powiem. Puchary hodowcy w hodowli dla każdego hodowcy są normalnością, ale no, cieszy to wtedy, kiedy tych pucharów naprawdę zdobywa się wiele. Krzysiek, tu jak jesteśmy, to plansza z tymi drużynowymi... Z drużynowymi gołębiami mistrzowskimi Polski kategorii sprint, czyli tej kategorii A. Znaczy powiem tak, no tutaj to jest mój taki ten pierwszy większy sukces. I to jest takie miejsce, ogólnie taki patent będę robił tutaj na te dwie, trzy drużyny z mistrzostwa Polski. Aczkolwiek ta trójka, która jest tutaj u góry, ona była też w drużynie w 2020 roku. Bo tutaj mamy moje te trzy najlepsze gołębie, mamy tego piątego asa Polski, czyli 29-29, tutaj mamy tego drugiego asa Polski 4-2-2-2, który był też szóstym asem Polski. No i tu mamy Lewandowski, on wtedy jeszcze się nazywał D7-7 i zostało to po prostu zmienione po tym, jak uzyskał tytuł najlepszego gołębia w Polsce. No i tutaj jest moja 40-50, półsiostra też 29-29. Nie? Czyli tutaj jest samica Princess Bolt, tak. Czyli 40-50, a to jest siostra do... Do 29-29. Aha, do tego od góry, 29-29. Tak, półsiostra. Tak, no i tak to wygląda, nie? Tutaj jest ta samica również, jest w tym momencie na gołębniku lotowym, w przyszłym roku będzie uczestniczyć w lotach. Harry Kittel. Tak, no i tu jest gołąb, którego zgubiłem w tamtym roku na tej ciężkiej, gorącej 300, też był super ptakiem. Także mówię, no to się zaczęło, te gołębie naprawdę udało, no wyszły te gołębie, że tak powiem, z drużyny lotowej. Są nowe, aczkolwiek te gołębie to będzie moja podstawa, to jest ogólnie moja, powiem tak, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, o tego bym powiedział, nie? Także no, mam nadzieję, że sprawdzą się w rozpłodzie i dadzą wiele radości mi na przyszłość, także tak to wygląda pokrótce. Mamy też takiego gołąbka, którego zabrałem koledze Dominikowi Polewskiemu z Gębnika. Jest to brat jego Olimpijki. Pełny brat. Zabrałeś? Zabrałem. Dał mi kolega w prezencie, jest bardzo dobry moim kolegą, jest cudownym przyjacielem, który dał mi takiego właśnie gołąbka. Ty z Dominikiem się przyjaźnisz bardzo dobrze. Tak, ja się śmieję zawsze, że mówię, że przyjaciół mam na cmentarzu, ale to takie jest, można powiedzieć, że tylko tak mówię w sensie tego całego, co się dzieje ogólnie, jeśli chodzi o ludzi i tego hejtu. Ale Dominik, naprawdę my tutaj się wspieramy, wiesz, wymieniamy się gołąbkami. Także tutaj Dominik mi dał pewnego brata swojej Olimpijki, jak i również ojca, bo ojciec też już tutaj jest, tam gdzieś się schował. No i też jest, on tutaj jest sparowany. No też jak z tego coś fajnego uchowam, no to wiadomo, też Dominikowi dam. Dominik Palarski, tak przypomnijmy, człowiek, który na pewno jest znany każdemu fanatykowi sportu gębiarskiego, ale przede wszystkim człowiek, który zdobył bardzo dużo nagród na skalę ogólnopolską i tak, ogólnoświatową, bo Dominik został kiedyś mistrzem świata lotów gębi młodych. No tak, no ale mówię ogólnie, Dominik jest świetnym fachowcem, jeśli chodzi, tutaj nie trzeba tego mówić, no jest świetnym fachowcem. Krzysiek, to od razu zapytam, lotuje na twoich produktach? Nie wiem, czy lotuje, bo ja nie wnikam w to, coś tam na pewno używa, wiesz, ale to nie chodzi o produkty. Tu głównie chodzi o to, że my się wspieramy na stopie koleżeńskiej, jeśli chodzi o materiał, nie? I naprawdę Dominik też super wyniki osiągał, teraz wiadomo, ma mniej czasu i to troszkę choruje i leci tylko na młode gołębie, ale...
No, no, jest dobrym hodowcą, bardzo dobrym hodowcą, to tu dużo gadać, nie? No i tutaj on dostał, ten brat Olimpijki Dominika dostał połową moją samiczkę, która też była świetną lotniczką. To jest samica, która również pierwsze konkursy robiła z 500-ek. Ja ją dość szybko wycofałem też do rozpłodu, 29-33, bo ona jest też półsiostrą do mojej 40-50. Także te gołębie wszystkie tak naprawdę są ze sobą powiązane. A z drugiej strony ona też jest z linii gołębi Michaela Van Linta z Amandy, która też zrobiła pierwszy konkurs. To jest takie gołębie typowo na 500-kę, nie? To jest świetna samica. Także zobaczymy, mam nadzieję, że z tego coś fajnego wyjdzie. Także tak na, jeśli chodzi o gołębie. O, tu jest dziadek, właśnie wleciał. Możesz zobaczyć ten nakapiany, to jest właśnie też ojciec tej Dominika Olimpijki. Zanim przyjdzie mój olimpijczyk. Czekaj, ten gąb, którego mam teraz na kadrze, to jest? No jest ojciec Olimpijki Dominika. Okej, okay, a ten następny? Ten ciemny? No. No to jest mój New Electro, drugi raz polski. No. Tak. A ten pstry? A ten pstry to jest z rodziny, czyli Harry Kittel, pełny brat tej samicy, która w 19 roku była liczona do. Czyli wszystko cały czas... Wszystko rodzina, nie? Tak. Tu rodzina. Mamy, to już mówię, tutaj część jest rodzina, bo OMB tutaj jest mój ulubieniec, syn Prince Judego, także to też jest kapitalny gołąb. Trochę on nie lubi w lączce siedzieć. I po nim też właśnie jego syn jest na aukcji, bo też właśnie teraz sobie przypomniałem się. Taki podobny do niego, no ale to jest przepiękny gołąb, też maszyna, nie? I on jest w parze. On jest wariat, bo on broni cele bardzo, on jest taki łobuz. No, a jego samiczka to jest jedna z moich najlepszych rozpłodowych samic. Ja wam to pokażę. Właśnie, chodź. A i tu też nawiązując do Dominika, no to Dominik dostał ode mnie na 40 urodziny właśnie pełną siostrę jej. I ja na nią mówię, siostra 40, a Dominik ma 40, nie? Także to jest... Na tamtym gołębniku ogólnie 90% samców, które tam są i jakieś 30% samic to są bezpośrednio z niej. Także ta samica naprawdę z niej, mogę powiedzieć, przez 3 ostatnie lata gołębie były liczone również w drużynie do kategorii A i nie tylko, i młodych również. Nie? Także naprawdę fajne ona gołębie daje, to jest gołąb z linii Harry, czyli po synie Beauty Harry razy córka brata Kikla. Czyli 50% Dirk van de Boek, 50% Harry. Jan Hojman. Także tutaj mamy pierwszego asa Polski. Olimpijski gołąb również, także zobaczymy, jak to się tam będzie plasowało tam na świecie. No ale dla mnie bomba, super gołąb. Na pewno zasłużył na to, żeby być tym pierwszym asem. To mówię, w tamtym roku się nie udało, New Electro był drugim asem Polski, a w tym roku się naprawdę udało. Jestem bardzo z tego zadowolony, jednak ta praca przynosi jakieś owoce, także gołąb jest kapitalny, maszyną do latania. Także również kapitalną budowę, mocny ptak. Ja tutaj co zaznaczę, że Lewandowski to jest gołąb, który w budowie przede wszystkim jest jak kitel. Ci hodowcy, którzy oglądają gołębie kitla, to wiedzą, jaką mają budowę te gołębie. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, jeśli chodzi o gołębie Jana Wendepasza, no to tego Jan lutuje ogólnie samicami, nie? Dlatego sam zaskoczony mówi, kurde, samic, ja pierdzielę, nie? I ten... No i u mnie jednak samiec, no samiec zrobił tą robotę, a aczkolwiek te gołębie potrafią zrobić dystans, bo Jan leci tymi samymi gołębiami, to jest taki gołębik, można powiedzieć, all around. Leci od 100 do nawet 800 km, bo jak rozmawiałem z Janem, to mówi, jak chce zrobić na swój hodowcą, to wkłada na 800 i też wygrywa, nie? Także te gołębie naprawdę są fajnymi gołąbkami, potrafią dużo, lubią też wymagające loty. No i co, no zobaczymy, jak to się sprawdzi tu u mnie, on w krzyżówce na rodzinę mojego drugiego asa Polski, piątego, bo w tym momencie lewy jest z córką piątego asa Polski, czyli tego mojego 29-29. No i ona jest też córką jego siostry z gniazda, nie? Bo akurat się tak poszczęściło, że jeszcze siostrę z gniazda, jego mamą, w tamtym roku przestałem ją lotować i dałem ją do rozpłodu, gdyż po prostu on, zobacz jaka to jest wibracja, nie wiem, czy to widać. Ale... Z gołąb pocztowy. Naprawdę, także cieszę się bardzo, że ten gołąb fajnie się tutaj ten, tu udało mi się też ściągnąć jego, od Jana, jego rodzeństwo. Także
A zaparowany jest teraz na co? No, zaparowany jest na siłę, o której wspomniałem wcześniej. To jest to córka mojego 29-29, a jej matką jest siostra lewego, Lewandowska, ją nazwałem. Ania. No nie chciałem powiedzieć, Ania, nie było tam, wiesz, to będą się czepiać zaraz hodowcy, nie? Ci bardziej życzliwi, że tak powiem. Ale to jest, ogólnie tak można powiedzieć, no to jest, jej matką jest siostra lewego, Lewandowska, a ojcem jest mój 29-29, czyli piąty as Polski. Super mój gołąb rozpłodowy również, bo już mam z niego też fajne gołąbki, także tak to wygląda. To troszeczkę taki imbredzik, zobaczymy co to wyjdzie z tego. Także tak to wygląda. No jest to... Ale mówię, pewna siostra jest na aukcji tej samiczki, nie? Także... Na sam koniec filmu, Krzysiek, tylko życzę ci tego, żebyś za rok miał Cristiano albo Messiego. A, zobaczymy. Na razie, wiesz, dużo pracy przede mną. Mogę powiedzieć też, że moje najlepsze lotniki zostały wycofane z lotowego. Zobaczymy, jest dużo młodych gołębi. Mam nadzieję, że wiesz, że tam będą nowe gwiazdy, nowe gołębie się tam, jak to się mówi, stworzą, które będą również tak wygrywać jak te gołębie. Zobaczymy, czas pokaże. No, trzeba być cierpliwym, hodowli i robić swoje. Także dobry lot, hodowcy, pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w zabawie. Również zapraszam i życzę zdrowia. Trzymajcie się, pozdrawiam.